Jeśli chociaż trochę interesujesz się technologią, pewnie wielokrotnie słyszałeś skrót Web 1, 2 bądź 3. Ale czy wiesz, co on właściwie oznacza? W tym filmie wyjaśnię dokładnie, co oznaczają te terminy i czemu Web 3 może nas zbawić, albo wręcz przeciwnie, o czym wspomnę na końcu filmu. Wszystkie moje filmy są dostępne na szanującej wolność i prywatność sieci Library bądź LBRY oraz na stronie odyssey.com. Zapraszam na odyssey.com/Jan Ilowski. Link znajduje się w rogu ekranu i w opisie. Ponad 30 lat temu pracownik CERN obok Genewy, Tim Berners-Lee, stworzył program World Wide Web na komputerze Next, firmy, którą notabene założył Steve Jobs, kiedy wyrzucono go z Apple. Tim próbował stworzyć program, dzięki któremu możliwe było otworzenie pliku, który znajdował się na innym komputerze. Konkretnie chodziło mu wtedy o pliki tekstowe. Przeglądarka, którą stworzył, była jednocześnie czytnikiem oraz edytorem plików tekstowych, konkretnie Hypertext Markup Language. To jest język, którym do dzisiaj posługujemy się, pisząc strony internetowe. To jest w zasadzie baza, od której wychodzimy, chociaż strony internetowe mogą być pisane w bardzo wielu różnych językach. Wtedy strony były wyłącznie statyczne. Strony statyczne, czyli pozostające w jakimś określonym stanie, nie umożliwiały chociażby, nie wiem, logowania czy pozostawiania komentarzy, ponieważ były czymś troszeczkę więcej niż plikami tekstowymi. A nie spodziewam się od pliku tekstowego, że będzie pozwalał mi się zalogować, czy nawet wyświetlał, nie wiem, jakąś aplikację, grę, cokolwiek innego, co dzisiaj jest dostępne i normalną funkcjonalnością w przeglądarkach internetowych. Ta strona nie mogła być personalizowana, nie zmieniała się w zależności od użytkownika, była po prostu dokumentem z innego komputera, który mogłeś od niego pobrać, jeżeli administrator wyraził oczywiście na to zgodę. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak wyglądała i jak korzystało się z pierwszej przeglądarki internetowej, możesz wejść na stronę worldwideweb.cern.ch. Link zamieściłem w opisie. Tam pracownicy CERN-u stworzyli stronę internetową, która symuluje starą przeglądarkę. Dzięki niej możesz zobaczyć, jak wyglądały pierwsze strony internetowe, jak się na niej poruszano i tak dalej. To swoją drogą jest naprawdę niesamowite, że tak jak kiedyś były to wyłącznie pliki tekstowe, tak dzisiaj możemy symulować w zasadzie całe oddzielne programy bądź nawet systemy operacyjne wewnątrz jakiejś pojedynczej strony internetowej. Więc podsumowując, Web 1 była w zamyśle siecią połączonych plików, które użytkownik mógł tylko odczytać. Dlatego niektórzy nazywają Web 1 Read-Only Web, czyli tłumacząc z angielskiego, sieć, którą możesz wyłącznie odczytać. Chodzi o pliki, które może odczytać, które może edytować wyłącznie na przykład administrator albo jakiś inny użytkownik, który ma do tego uprawnienia. Nadal na takim Linuxie jest mnóstwo plików, które może edytować wyłącznie root, czyli użytkownik administratora, i one wyświetlają się jako pliki read-only dla wszystkich innych użytkowników systemu. Internet rozwijał się bardzo szybko, znacznie szybciej niż ktokolwiek mógłby się po nim spodziewać. Wprowadzano stale mnóstwo nowych innowacji. Jednym z, albo w zasadzie najważniejszym innowatorem wczesnego internetu była przeglądarka, która dzisiaj przerodziła się w Firefoxa, a kiedyś nazywała się Netscape. Bardzo istotną funkcją, jaką wprowadziła w latach 2000, był tak zwany LiveScript, czyli ich wersja, nazwijmy to ich wersja Javy, która była stworzona specjalnie pod pisanie dynamicznych stron internetowych, czyli takich, które mogły się zmieniać w zależności od na przykład interakcji z użytkownikiem. Netscape wprowadził również funkcję cookies, która jest dzisiaj bardzo popularna. Zrobiłem o nich cały oddzielny film, natomiast w oryginalnym
zamyśle i do dzisiaj w zasadzie cookiesy funkcjonują w taki sposób, że jest to plik, który zapisuje Twoja przeglądarka na prośbę danej strony internetowej. I taki plik cookie może na przykład zawierać Twoje preferencje, może zawierać, nie wiem, ID sesji, może zawierać Twój klucz logowania, żebyś nie musiał logować się do strony internetowej każdorazowo, tylko strona mogła zapamiętać Ciebie jako użytkownika. Te dwie funkcje, czyli cookies i LiveScript, który dzisiaj nazywa się JavaScript, ze względu na jego bardzo ścisłe podobieństwo do samej w sobie Javy, były podstawą, na której zbudowany jest dzisiejszy Web 2.0. Dzięki niemu, dzięki tym dwóm funkcjom głównie, można było tworzyć strony dynamiczne, czyli takie, które zmieniają się w zależności od interakcji z użytkownikiem. Zaczęło się w zasadzie od kilku prostych funkcji, jak na przykład komentarze na blogach, czy jakaś treść, którą użytkownicy mogli sami z siebie zamieścić. Nie wiem, na przykład konto, na które mogą się zalogować i zamieścić swój status, albo w którymś momencie zamieścić swój własny post, swoją własną treść. A jeżeli już mówimy o blogach, to szybko zaproszę Cię na janilowski.pl/blog, gdzie możesz znaleźć więcej treści tego typu w formie tekstowej oraz audio. Między innymi artykuł o Web3, który rozwija temat, który w tym momencie poruszam, oraz artykuł o regulacjach, które mogą rozszerzyć Twoją wolność na przykładzie komunikatorów. Zapraszam na janilowski.pl/blog. Zmiany techniczne, o których wspomniałem, napędziły fundamentalną zmianę w myśleniu deweloperów o użytkownikach i użytkownikach o samych stronach internetowych. W tamtych czasach proliferowały fora czy inne strony, na których użytkownicy nie byli wyłącznie konsumentami, ale również dodawali coś od siebie i zarazem byli producentami treści, które konsumowali inni użytkownicy. W ten sposób zaczęły się rodzić wielkie platformy internetowe, jak chociażby YouTube, który istnieje już od bardzo dawna, ale również sieci społecznościowe takie jak Facebook czy platformy sprzedażowe jak Amazon są typowo platformami Web 2.0, czyli takie, w których użytkownicy są zarazem producentami treści czy zamieszczają swoją treść na platformie stworzonej przez kogoś innego. Mówiąc o fundamentalnej zmianie w myśleniu deweloperów o użytkownikach i vice versa, miałem również na myśli darmowe usługi. One sprawiły, że użytkownik stawał się nie do końca właściwym odbiorcą pracy deweloperów. Nie był już czysto konsumentem, ale użytkownik, który stawał się odbiorcą darmowej usługi, stawał się jej produktem i w zasadzie właściwym, nazwijmy to, partnerem bądź konsumentem usług platform technologicznych są reklamodawcy, którzy na zasadzie biznesu dla biznesu współpracują ze sobą, tak, reklamodawcy z platformami. To zrodziło również mnóstwo działań, o których bardzo często wspominam na tym kanale, czyli po prostu działania skierowane bezpośrednio przeciwko użytkownikom, takie jak śledzenie, budowanie profilów tożsamości, a także powolne wpływanie na opinię użytkowników, podawanie im odpowiednich treści, żeby wtłoczyć ich w konkretne ramy myślenia, czy najzwyczajniej zmanipulować w taki sposób, jaki jest korzystny dla danej platformy technologicznej, ponieważ znalazły się nagle w pozycji, w której władza nad znaczną częścią treści, które użytkownicy widzą w internecie, które masy ludzi konsumują w internecie, zaczęła być skoncentrowana wokół wielkich platform technologicznych. Dlatego również ja widzę, mnóstwo innych ludzi widzi wielkie zagrożenie w wielkich firmach technologicznych i wielkich, szczególnie w wielkich platformach technologicznych. Bo żeby było jasne, to o czym mówię w tym momencie i to co podkreślam w kółko na kanale mówiąc o Web 2, to nie jest efekt, który wydarzył się przypadkowo. Tworzenie platform i samo słowo platforma jest wykorzystywane bardzo celowo przez firmy technologiczne. Ich filozofia polega na stawaniu się nieodłącznym elementem funkcjonowania użytkownika, tak jak użytkownik Facebooka albo nawet sprzedawca na Amazonie. Chodzi o to, żeby być pewną zależnością, czymś, na czym
użytkownik polega do dostarczenia mu jakiejś konkretnej usługi, obsługi jego treści w jakikolwiek sposób, jaki ta platforma oferuje. Firmy z Doliny Krzemowej są więc przez Web2 ukierunkowane nie na tworzenie produktów, lecz na tworzenie platform, które dostarczają jakąś wartość stale i bez przerwy, jakieś konkretne usługi, od których użytkownik może stać się zależny, podczas gdy produkt sprzedawany jest realnie tylko raz. Nawet firmy, które zbudowały swoją markę na sprzedawaniu produktów, migrują w tym momencie do bycia platformami bądź sprzedawcami usług. Widać to chociażby w przypadku Apple'a, który wprost mówi w swojej strategii, ze względu na spadające przychody ze sprzedaży iPhone'ów, Apple głównie będzie starał się zarabiać na swoich usługach, na sprzedaży gier, aplikacji w swoim sklepie, na sprzedaży abonamentów telewizyjno-streamingowych, na sprzedaży abonamentów na muzykę i tak dalej. To staje się ich głównym źródłem dochodu, czyli stała sprzedaż jakiejś usługi, a nie pojedyncza sprzedaż jakiegoś produktu. Web 2.0 podniosło również pytania, które nie istniały w zasadzie w Web 1, jak chociażby kto jest odpowiedzialny za treść, którą publikują użytkownicy. Czy jest to platforma, czy jest to użytkownik, czy może jedno i drugie, czy może częściowo jeden, a częściowo drugi. W Stanach Zjednoczonych w tym momencie ze względu na ich interpretację ich konstytucji to użytkownik jest odpowiedzialny za treści, które publikuje, a platforma teoretycznie prowadzi moderację wedle własnego uznania. To może się zmienić z biegiem czasu, szczególnie biorąc pod uwagę, że Facebook jest na celowniku amerykańskiego regulatora od już ładnych kilku lat i argumentem, który jest podnoszony, jest właśnie ta interpretacja amerykańskiej konstytucji, czy amerykańskiego prawa, jeżeli dobrze pamiętam, która pozwala na przeniesienie odpowiedzialności za treść na użytkownika i prowadzenie moderacji wedle uznania. Z drugiej strony pojawiło się pytanie o to, kto jest właścicielem danych, które zbierają na nasz temat platformy technologiczne w absurdalnych ilościach. W Unii Europejskiej ze względu na u nas RODO, a tak generalnie GDPR, jest właścicielami danych są użytkownicy, którzy wyrażają na początku zgodę na przekazywanie określonych informacji danej firmie, która musi zaznaczyć dokładnie, co zbiera, w jakim celu, jak długo będzie przechowywać te informacje, gdzie będzie je przechowywać i kilka innych kwestii, o których nie będę tutaj wspominał. Ważne jest, myślę teraz, żeby również wspomnieć, że jako obywatel Unii Europejskiej masz prawo do wniesienia wniosku o usunięcie Twoich danych na podstawie unijnych przepisów GDPR i firmy mają obowiązek usunięcia znacznej części albo większości Twoich danych. Są uzasadnione przypadki, w których niektóre dane muszą być trzymane trochę dłużej, jednak możesz napisać prostego maila czy zadzwonić do konkretnej firmy, która ma jakieś dane na Twój temat, co Ci się nie podoba i możesz po prostu powiedzieć, że ze względu na moje prawa wynikające z GDPR albo RODO żądam usunięcia wszelkich danych ze mną powiązanych. Takie zdanie zobowiązuje firmę do usunięcia wszelkich informacji, jakie mogą usunąć na Twój temat w ciągu 30 dni. Więc podsumowując, w Web 2.0 nastąpiły fundamentalne zmiany, jeżeli chodzi o funkcjonowanie internetu i myślenie ze strony deweloperów i konsumentów. Przede wszystkim konsument jest również producentem treści, dlatego niektórzy nazywają Web 2.0 Read Write Web, czyli również odnosząc się do systemu uprawnień. Read Write to są pliki, które możemy odczytać oraz nadpisać. Web 3.0 ma być kolejną fundamentalną zmianą w myśleniu o
użytkownikach, deweloperach i przede wszystkim danych. Głównym i najbardziej zdefiniowanym aspektem Web 3.0 jest bycie właścicielem własnych danych, czyli jako użytkownik ja sam dysponuję swoimi informacjami i jestem ich bezpośrednim właścicielem i decyduję, kto może je odczytać. Sam Tim Berners-Lee pracuje teraz nad projektem Web3, czyli Solid, w którym użytkownicy posiadają własny, oni to nazywają pod, który przechowuje ich dane, a te pody różnych użytkowników mogą łączyć się między sobą albo łączyć się z różnymi aplikacjami wedle preferencji użytkownika. Web3 ma przesunąć World Wide Web w kierunku decentralizacji. Natomiast trzeba sobie powiedzieć, czym dokładnie jest ta decentralizacja, ponieważ zdaje się, że w internecie funkcjonuje mnóstwo niedokładnych informacji na temat, co dokładnie znaczy to słowo. Otóż znaczy ono tyle, co semantycznie. To nie jest termin techniczny i nie jest wcale bezpośrednio połączony na przykład z blockchainem. Jeżeli ktoś łączy Web3 i blockchain, to najczęściej pewnie po prostu nie do końca wie, o czym mówi. Z drugiej strony trudno jest taką osobę winić, ponieważ Web3 dopiero powstaje i ciężko jest dokładnie zdefiniować, czym on jest. Zresztą wszystkie terminy Web 1, 2, 3 nie są terminami technicznymi. One raczej są trochę tak jak nazwy epok. Nie da się stwierdzić, że tego konkretnego dnia rozpoczyna się jakaś tam epoka, nazwijmy to, sieci. Nie jest to też termin stricte techniczny i jakoś bardzo jasno określony. Ja uznaję za aplikację Web3 chociażby wszystkie aplikacje oparte o Fediverse, jak chociażby Mastodon, czy takie, które mogą integrować się z decentralizowanymi sieciami, jak chociażby Nextcloud, dzięki któremu to jest coś podobnego do Google Drive'a, generalnie serwer przechowujący pliki i pozwalający je edytować razem z innymi użytkownikami. I na nim mogę na przykład udostępnić z mojego serwera Nextcloud plik innej osobie, która ma własny serwer Nextcloud. Na tym polega decentralizacja i nie ma ona żadnego związku z blockchainem. Nextcloud ani Fediverse, Mastodon, nic takiego, PixelFed, żadna z tych aplikacji nie jest w żaden sposób oparta o blockchain, ale jest ewidentnie zdecentralizowana. Również Odyssey, o którym wspomniałem już na początku filmu, jest zdecentralizowany, a konkretnie sieć, która za nim stoi, która nazywa się Library, działa stosunkowo podobnie jak torrenty. Uznałbym ją za trochę bardziej rozwiniętą sieć i nakierowaną bardziej na konsumentów i oczywiście korzystanie z Library jest całkowicie legalne. Opiera się ono, nie będę mówić bardzo bezpośrednio jak technicznie to działa, ale w sieci Library bierze udział mnóstwo różnych komputerów, które hostują, udostępniają innym jakąś część filmu. I teraz jeżeli oglądasz ten film na Odyssey czy przez aplikację Library, to te komputery wysyłają te części filmu, o które ich poprosisz, a twój komputer składa je razem w cały film. Ze względu na, i w ten sposób te komputery nie bardzo muszą, w ogóle żaden z nich nie ma pełnego pliku, ze względu na to bardzo trudno jest ocenzurować taką sieć, bo usunięcie jednego komputera sprawia, że cały plik nadal da się odtworzyć i nie jest na przykład tak, że ten film będzie hostowany wyłącznie na kilku komputerach, więc wystarczy tylko je zdjąć, czy w jakiś inny sposób, w jakiś sposób zdjąć z sieci, żeby film został ocenzurowany. Trzeba by było bardzo znaczących nakładów pracy, żeby znaleźć wszystkie komputery, albo przynajmniej znaczną większość komputerów, na których znajdują się części tego filmu, żeby dało się go jakkolwiek ocenzurować. A im bardziej ta sieć rośnie, tym trudniej jest wprowadzić tam cenzurę. Więc tak jak właśnie uzasadniłem, to również nie jest sieć oparta na blockchainie, chociaż ona akurat ma inny komponent związany z kryptowalutą, która służy opłacaniu tychże serwerów, które hostują właśnie między innymi ten film. Natomiast nie będę teraz mówił, jakie to ma uzasadnienie. Web3 ma z natury, przynajmniej tak fundamentalnie, powinien
dawać użytkownikom kontrolę nad swoimi danymi. Czy to jednak oznacza, że Web3 nas ocali? Może, ale nie jestem tego do końca pewien. W moich komentarzach, pamiętam, pojawiła się osoba pytająca mnie o jakąś zdecentralizowaną aplikację, która pozwalała, konkretnie chodziło o przeglądarkę, która pozwalała użytkownikowi zarabiać, płaciła mu za użytkowanie. Więc sprawdziłem tenże program i okazało się, że faktycznie jest tam jakiś komponent decentralizacji, który polega na tym, że przeglądarka zbiera mnóstwo danych na temat użytkownika, po czym sprzedaje je firmom marketingowym i tym samym oddaje użytkownikowi część pieniędzy, które w ten sposób zarobiła. Teoretycznie można powiedzieć, że taka aplikacja daje użytkownikowi kontrolę nad swoimi informacjami, ponieważ wszystko dzieje się za zgodą użytkownika. Z drugiej strony pojawia się pytanie, po pierwsze, czy ta zgoda jest w pełni świadoma, a po drugie, czy Web3 na pewno będzie dbał o naszą prywatność, a nie jedynie dawał nam już aktualnie istniejącą, przynajmniej częściowo, kontrolę nad naszymi danymi, które udostępniamy innym, czy generalnie innym, czy po prostu jakimś platformom, czy jakimś konkretnym sieciom. Korzystając z aplikacji Web3, nadal jest zupełnie możliwa utrata swojej prywatności, czy udostępnienie danych tam, gdzie nie do końca chcielibyśmy, żeby się znalazły. Web3 nie rozwiąże wszystkich problemów, jeżeli chodzi o informacje w internecie, jeżeli chodzi o manipulacje, inwigilacje i wszystkie inne problemy, jakie wiążą się z Web2, jednak da nam większą kontrolę jako użytkownikom nad tym, co udostępniamy, i z drugiej strony sprawi, że takie kwestie jak chociażby cenzura będą znacznie trudniejsze po prostu technicznie do wykonania, tak? Cenzura oraz manipulacja w zasadzie, bo obie te kwestie są dosyć ze sobą powiązane. Tak samo możliwe jest również po prostu czyste zwiększenie wolności, nie tylko wynikające z znacznego utrudnienia cenzury, ale również z faktu, że stworzenie takiej sieci bardzo często może po prostu zakładać wolne oprogramowanie i w tym momencie w zasadzie wszystkie aplikacje Web3 stawiają na wolne i otwarte oprogramowanie. Więc pytanie, czy jest to immanentna cecha Web3? Nikt nie mówi bezpośrednio o wolnym oprogramowaniu, kiedy mówi o Web3, jednak budując jakąś większą sieć, tak, prosząc innych ludzi o postawienie serwerów, z których jakieś dane będą przychodzić, jakieś dane będą wysyłane i coś będzie się na tym komputerze działo, znaczna część przezornych administratorów będzie jednak, myślę, wymagała udostępnienia kodu źródłowego, miejmy nadzieję, że pod szanującą wolność licencją. Jeżeli nie masz pojęcia, o czym w tym momencie mówię, to zapraszam na mój film, w którym wyjaśniam dokładnie, czym jest wolne oprogramowanie. Problemem z Web3 może być retencja danych, to znaczy protokoły, które wykorzystujemy w tym momencie do tworzenia Web3, bardzo często, między innymi chociażby blockchain, same w sobie zawierają tworzenie jakiegoś spisu działań na tym konkretnym blockchainie, tak? Chociażby wszystkie transakcje Bitcoina są publicznie dostępne dla każdego w każdym momencie i ta publiczna dostępność informacji jest jednym z kluczowych założeń, jakie siedzą pod ideą w ogóle stworzenia takiego chociażby Bitcoina. I dokładnie ten sam problem jest widoczny w wielu innych sieciach. Inny problem jest też taki, że protokoły, które w tym momencie, czy rozwiązania techniczne, które w tym momencie wykorzystujemy do tworzenia zdecentralizowanych sieci, jak chociażby w przypadku blockchaina Proof of Work czy Proof of Stake, mają mnóstwo problemów i są w przypadku Proof of Work ekstremalnie nieefektywne, a w przypadku Proof of Stake znacznie bardziej efektywne, ale z drugiej strony skazują nas częściowo na centralizację kontroli nad konkretną siecią w
rękach osób, które mają najwięcej zasobów, które mogą dysponować największą ilością, powiedzmy, kryptowaluty, żeby stać się istotnym validatorem tak zwanym. Mieliśmy już zresztą do czynienia z atakami na zdecentralizowane sieci, które polegały właśnie na przejęciu kontroli, na chwilowym przejęciu, nawet na chwilę przejęciu kontroli nad znaczącą częścią sieci, co pozwalało później na chociażby wyciśnięcie z nich środków, nie wiem, przelanie wszystkich środków na swój własny portfel. Atak, o którym w tym momencie wspominam, polegał na tym, że haker pożyczył na dosłownie kilkanaście sekund bardzo dużą kwotę w kryptowalucie. I tak, pożyczki na naście sekund są w dzisiejszych czasach na blockchainie możliwe. Są organizacje, które takie pożyczki oferują. I ze względu na wpływ na sieć, jaki posiadł dzięki ilości zgromadzonych jednostek kryptowaluty, był w stanie przelać znaczną część tej kryptowaluty, jaka w ogóle istniała w sieci, na swoje własne konto i wyjść z tego ataku z absurdalną sumą pieniędzy, tym samym okradając użytkowników z wartości, jaką miała ta kryptowaluta. No i z drugiej strony orając cały projekt, tak naprawdę równając go z ziemią. I to jest tylko jeden z ataków na zdecentralizowane sieci, które zaistniały w ciągu ostatnich kilku lat. To jest na tyle nowe rozwiązanie techniczne, że tak jak z czymkolwiek w technologii, na początku będzie zawierało błędy, na początku będzie nieefektywne. Na początku stosunkowo mała grupa ludzi będzie w ogóle korzystać z takich rozwiązań. Dlatego trzeba być też świadomym, że mówiąc w tym momencie o Web3, ono jest do tego stopnia niezdefiniowane, ponieważ po prostu jeszcze nie nadeszło, ale z drugiej strony unikałbym wyrażania się o Web3 w samych superlatywach albo podkreślając wyłącznie potencjalnie negatywne strony takiego rozwiązania, ze względu na to, że wraz z wprowadzaniem tychże nowych rozwiązań technicznych pojawią się problemy, o których w tym momencie nawet nie śnimy i których nie możemy sobie w tym momencie wyobrazić, ponieważ po prostu funkcjonujemy w zupełnie innym świecie. I takie ataki, o którym wspomniałem wcześniej, po prostu nie byłyby możliwe. No nie wyobrażam sobie, jak duża pożyczka na kilkanaście sekund mogłaby zniszczyć stronę Web1, gdyby komukolwiek w ogóle chciało się coś takiego robić. Mogę w tym momencie przypomnieć, że Web1 przeszedł dokładnie taki sam cykl, jaki widzimy w tym momencie, związany z Web3. Przecież na początku bańki internetowej, tak, bańki.com w latach 2000, w zasadzie wszystkie firmy mające .com na końcu swojej nazwy, nawet jeżeli nie były stricte firmami technologicznymi, potrafiły zarabiać absurdalne pieniądze i dostawać mnóstwo inwestycji od podekscytowanych inwestorów. W czasie bańki.com dominowały bardzo podobne narracje, które w dzisiejszych czasach możemy usłyszeć na temat blockchainów, czy na temat Web3, czy albo Web 3.0, jakkolwiek chcemy to nazywać, czyli sieć, która ma dać użytkownikom mnóstwo nowej wolności, która będzie niekontrolowalna przez rządy, korporacje i która pozwoli na nieskrępowaną komunikację użytkownikom. Jednak, tak jak dzisiaj możemy obserwować, Web1 przeistoczyło się z wolnej sieci wymiany informacji, przeistoczyło się w sieć pełną korporacyjnej cenzury, inwigilacji i w zasadzie sieć, która jest w wielu aspektach po prostu dla użytkownika, przynajmniej w moim odczuciu, toksyczna. Więc pozostaje tutaj pytanie, czy Web3 faktycznie będzie na tyle silny i rozwiązania techniczne, które ma w założeniu Web3 wprowadzić, będzie faktycznie tym, czym internet miał być na początku, czyli siecią wolnej wymiany informacji między użytkownikami,
czy nie zdegeneruje się w jakiś Web 4.0, który będzie wykorzystywany przez światowe korporacje i rządy do tego, o czym wspomniałem już wielokrotnie, tak, manipulacji, inwigilacji i wszelkich innych, wszelkiego innego niewolenia użytkowników prawnie zastrzeżonym oprogramowaniem. W tym momencie, patrząc na Odyssey, patrząc na Matrix chociażby, czyli aplikację czatową, ja jestem pełen nadziei, że Web3 przyniesie nam mnóstwo nowych, wolnych aplikacji. Chociaż z drugiej strony Web1 również na początku, kiedy był znacznie mniejszy, również pozwalał użytkownikom na znacznie więcej i nawet Web2 pozwalał użytkownikom na początku, kiedy ta sieć była znacznie mniejsza, znacznie mniej skorporatyzowana, była znacznie bardziej liberalna pod kątem nawet takich podstaw jak wolność słowa czy wolność oprogramowania, bo w zasadzie na początku istnienia, w ogóle kiedy informatyka na początku się rozwijała, to publikowanie kodu źródłowego było czymś zupełnie normalnym, a prawnie zastrzeżone oprogramowanie to wcale nie jest stan domyślny, tylko stan, który został wprowadzony przez korporacje i w tamtych, w zasadzie już mnóstwo, parę dekad temu, zastanawiano się głównie w Stanach Zjednoczonych właśnie nad kwestiami pokroju, jak możemy dostosować prawo związane z własnością intelektualną do oprogramowania. Czy programista jest właścicielem kodu, który napisał, czy właścicielem tego kodu są wszyscy. Tak jak wspomniałem, jeżeli chcesz dowiedzieć się, czym jest wolne oprogramowanie i czym generalnie jest wolność, jak ja interpretuję wolność w technologii, wolność oprogramowania, zapraszam do obejrzenia innego mojego filmu oraz na mój blog janilowski.pl/blog. Dzięki za oglądanie, cześć!